Trzeci etap, który wystartował w Sanoku, skończył się w Rzeszowie. Najdłuższy etap wyścigu, 220 km. Naprawdę bardzo piękny, malowniczy. Pojechaliśmy przez m.in. Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne. Finiszowaliśmy na górskich premiach w Arłamowie, w Kalwarii Pacławskiej, Gruszowej. No i później również lotne finisze w Kańczudze, Łańcucie. I piękny finisz tutaj w Rzeszowie, ale cały etap był bardzo szybki. Był bardzo szybki, ponieważ odjechała 10-osobowa ucieczka. Polak Owsian na tym etapie wywalczył koszulkę najlepszego górala, za co mu serdecznie gratulujemy i się cieszymy, ponieważ tam był silny skład tej ucieczki. No i do samej tutaj, do samej rundy już, która kończyła etap w Rzeszowie, cały czas ta przewaga miała minuta 30, trzymała nas w wielkich emocjach, no ale peleton tradycyjnie dogonił tą ucieczkę, no i piękny finisz z grupy, sprinterski. Bardzo się cieszę, bo Kolumbijczyk Gaviria 5 lat temu wygrywał tutaj, gdzie nie wiedzieliśmy, kto to w ogóle jest. Wygrywał później wiele fantastycznych etapów na Giro d'Italia, na Tour de France. Rok temu miał problemy z COVID-em, gdzieś ta jego kondycja uciekła, nie miał kondycji, no, trenował i oczywiście przyjechał tutaj. Również wygrał w Rzeszowie, mam nadzieję, że to jest powtórne otwarcie jego drogi do wielu zwycięstw.